No u mnie właśnie zmiana pory poszło, roku. Więc gotowy jestem. Zmiana pory roku mam. Tak, tak, bo to automatycznie... Okej, okay, gotowi? Leci u was? No to już właśnie startuje, chyba no. Nie. Chyba nie. No dobra, to dzień dobry, cześć, cześć, witam was bardzo serdecznie, jestem Paweł, z mnie jest Skiora z Bertbert. Siema! Dzień dobry. I zgodnie z waszą, że tak powiem, wynikiem ankiety, z waszymi głosami, dzisiaj robimy skill testy parkury w Forzie. Mój Boże. Mój tak pierwszy jest. Raz, hehehe. Więc zwróćcie uwagę, co? Że tam można dojechać normalnie. Okej. Okay. Coś stało? Lipton. Czemu? No nie ma nas. A czekaj, ja sobie tu włączę jedną rzecz tylko. Pamiętajcie, że możecie cofać czas. Będzie wam łatwiej troszeczkę. Jak to cofać czas? A, nie można tutaj zmienić tego, że dobra. Nie można tego. Nie, bo ogólnie nie można normalnie cofnąć czas, nie? Jakie tu są parkury u mnie, co? No i mamy to same dokładnie. No każdy ma swoje, tak, oczywiście, na swoim mapie. Ale czemu nas nie ma w ogóle na tym? No bo każdy robi osobno. Każdy ma indywidualnie. Każdy indywidualnie jedzie. To czemu powiedzieć, że lipa? No bo myślałem, że można będzie cofać tutaj ten, ale... jak się coś pomylisz, to nie będzie można cofnąć. No nie, tu nie możesz cofać. Po prostu masz to zrobić za pierwszym razem, nie? Mhm. O! Nie! O, dobra, przejechałem, ale skoczyłem. Ja chyba musiał trzeba będzie włączyć cofanie, co mi się wydaje, wiesz? Bo jest taka opcja. Wylądowałem na dachu. Czekaj, to nie to. O, jest, jest przewijanie w sumie, okej. Okay. W razie czego na X-ie możecie przewijać, jakbyście chcieli. Chyba ty na X-ie możesz przewijać. Dobra. I o co tu chodzi? Ja w ogóle nie wiem, co ja mam robić. Masz dojechać. Jak to? Widzisz, że masz ten... Jak to się nazywa? O, tutaj musisz przejechać, tu masz skocznię i tak dalej. Czekaj, jakieś tory, tu jakaś skocznia wielka. No skocznie, na skocznię wjeżdżasz. Znowu. I teraz jadę po jakiś taki, kurde... O nie, wallride mi... Nie, wallride! Dobra, o panie! Czekaj, muszę zobaczyć, jak to się w ogóle cofa u mnie. Ustawienia. Na lewym. Ustawienia. Ustawienie sterowania. Bo mi widzowie pisali, żeby jednak zrobić to cofanie, bo to później trwa wieki po prostu. O kurde, to jest wallride. Przewin na R. Dobra. Nie! Okay. Mam dobra, na R przewin, okej, okay, dobra. E? Ja mam na R, jak Robert. R. Ja nie, spróbuję to zrobić. Nie działa. R jak Robert. Trzymasz? No tak. Nie wiem, czy Robert nie masz wyłączonych po prostu, wiesz? Żeby mieć więcej punktów, to możesz mieć wyłączone. No całkiem możliwe. A, to jest to takie, co może... A dobra, no faktycznie, ja mam to wszystko powyłączane. Ja się bałem, że też wyłączyłem, ale chyba... Kurczę, włączyłem wcześniej, też nie wiem, nie jestem pewien teraz. Dobra, czyli muszę to zrobić na raz, aha. No tak, nie masz wyjścia teraz. Ale ja cały czas na dachu ląduję, na tym pierwszym, no. Co to ma być? Łopanie! O, już prawie zrobiłem ten wallride. Jak właśnie idzie z wallride'em? Właśnie robię wallride teraz, wiesz, próbuję go zrobić. Tam trzeba się mega rozpędzić od samego tego, wiesz? Ja go właśnie zrobiłem. Okej, okay, czekaj, ja tu sobie zawrócę. Ja mam wallride z bani. Bo to trzeba się mega rozpędzić. Do rury skoczyłem. Tu jest sieczka jakaś później. O kurde. I ograniczenie jest pół godziny na to. Pamiętajcie o tym. No tak. Czekaj, uruchom ponownie zawody. Jest! Dobra. Zrobiłem wallride! Jeszcze mam za sobą go. Tylko problem jest taki, że chyba się... Okej, okay, czy ja się tam zrespię? Nie zrobić! Co?! Jaka lipa! Dobra, idziemy dalej. Zrespiło mnie w tym samym miejscu. No tego się nie da zrobić. Ej, ale w ogóle to, że to jest cofanie, jest w ogóle mega fajną opcją. Tak, to jest przydatne. To jest mega przydatne moim zdaniem. Okej, okay, tutaj się cofniemy, nie masakra po prostu. Dobra, teraz tutaj. Tutaj się rozpędzę oj, bardziej. Oj. Dawaj, jedź tym gratem! To z kontenery właśnie... A stój! Cofaj. Nie, tam no jest jakiś dinozaur w ogóle. No. Masakra, po prostu nie mogę tego wallride'a teraz przejechać już znowu. Ja go zrobiłem na szczęście! Ej, to cofanie jest kozackie, po prostu kocham to. Że co wyście kurde znaleźli tak powinno być w GTA, cofanie. Bo już ma dość. No nie, bo ja kurde, ja w ogóle no... O co chodzi w ogóle, no? Czemu o co chodzi? Testy, no to co w GTA, tylko że w Forzie, z ładniejszą grafiką. No. No, i trochę trudniejsze prawdopodobnie. No trudniejsze są, bo tutaj auto no, bardziej, trudne. Bardziej jakby tak jest, zrywa, jest nie? Jest inna no, fizyka no, no. W ogóle, nie? Przecież ten Ford, którym jedziemy, to jest taki zrywny, że on... Czepnąć to od razu. Nie, zawiesiłem się. Ej, wiecie, że... Dobra, taka moja porada. Co? Na wallride'zie nie klikajcie, nie bawcie się ten, tylko normalnie po prostu przejedźcie. Ja go przejechałem już. Wiem, o, ale... O dobra, w końcu dobra. Przejechałem. Właśnie jestem chodzi o to, że... Przy jakimś dinozaurze. Wystarczy normalnie przejechać. Przy jakimś dinozaurze jestem. Czy najgorzej teraz z kamerą tutaj. No, kamerą, tu jest ciężko się steruje kamerą.
No nie. Okej, dobra, idę dalej. To jest co, skok? Ej, to jest koniec tego skill testu już. Dobra, ja jestem na jakimś... Tu sobie przejadę. Teraz mam tu... Teraz tędy. Tu jest tu? Skok? Nie, Boże, tutaj trzeba było dalej skoczyć, tak? Nie. Ej, tu był, to jest koniec? To jest koniec? Co? No tam później skakujesz z góry na dół sobie i teraz jedziesz sobie na ten normalnie. A, faktycznie, później tam normalnie jedziesz do tego już, do mety. Tam są później jakieś rurki takie są. I przeszedłem tego skill testa w końcu, czy nie? Okej. I teraz tak, tutaj trzeba przejechać po tych rurkach. Albo niekoniecznie trzeba. Pojadę. Dobra, muszę się cofnąć, bo niestety lipa. Ten Hennigan to jest jakiś porąbany, no. Tu przejechałem. Teraz tutaj rurą trzeba przejechać, tu jest dinozaur. Więc co dobra. Niby? Tu jest dinożaru. Dobra. Dobra, tutaj. Pod naczepą. Co?! Ja to teraz jest. Cały czas jadę po drodze. A coś jeszcze jest dalej? Naczepa, później jest taki długi tunel pod w górze. Dobra, pod dinozaurem właśnie przejeżdżam, pod naczepą właśnie przejeżdżam. A później przejeżdżam do jakiegoś tunelu. No masz tunel tu jest też, no. Tunel i w tunelu właśnie jest tunel. W tunelu jest tunel, tak, dokładnie, w tunelu jest tunel. W tunelu jest tunel. Czy tu pociąg jedzie? Nie. Nie. Myślałem. No okej, tam coś w ogóle stoi. Później wyjeżdżasz. Wyjechałem właśnie, jadę. A, tu jest skok taki, dobra! Nie, tu jest jakiś skok! To jest właśnie skok, no! Dawaj, to skoczymy sobie. Hop! Na tym wagonem. Hop! Drugi skok. Kolejny. Jaki drugi skok? Gdzie jest drugi skok? A ten, dobra. Cel. Nad rzeką. O, dobra, dojechałem. O, też dojechałem. Fajne, co? Fajne to było. Ja właśnie kończę. To było bardzo koniecznie dziwne. Dajcie znać, czy chcecie więcej takich właśnie skill testów. Ej, to było fajne, bo to tu masz fajne, możliwość też cofania sobie delikatnie, nie? Więc to jest też fajna opcja. To było bardzo dziwne. Dobra, to no co? To było kolejny dziwne. Parkour jedziemy. Tak, wybieram kolejny, no. Ja myślałem, że my tu będziemy się spychali, kurde. Nie, chciałeś, nie? Chciałbyś to. No. Zepchnij go, niech nie przejedzie, drań. Utrudnij mu życie. Oni tak właśnie myślą całe dnie. Jak tu dokopać komuś? Dobra. Escape. Ile to wyszło mniej więcej? 7,5 minuty teraz mam w tym momencie. Tylko tam niektórych parę razy. No to około 7 minut mniej więcej, nie? Nawet trochę mniej. 7, ile masz? 7,20 było. 7,20, a pewnie wcześniej zacząłeś, czyli 7. No, no. Czyli gdzieś koło 6 tytuł minut wyszło. Tytuł parkour. Okej, czyli jeszcze raz teraz, następne. Speed parkour. A to jest 5 minut. Ten ma mało łapek w górę. Tu masz ogólnie Camaro parkour. A to jest Camaro? short jakiś Camaro. To pewnie jakiś krótki będzie. A to? Kinda hard parkour, chyba? Kinda co? Kinda hard? Jak? A gdzie masz kinda hard? Tylko czekaj, tu też jest tak średnio z tymi łapkami. Ja właśnie patrzę na Just Drive and Jump Easy Competition? Nie, to może nie. Dobra, wpiszcie sobie, zobaczcie to. Co? Tytuł. Kinda, czyli kinda. No mam to już ogólnie. Hard parkour. Have fun and got 30 minut. Czyli kinda, kinda hard. Kinda hard, kinda, tak. Hard parkour. A od jakiego twórcy? Dinner Bone. 2849. Dinner. Dinner Bone. 2849. Bone, no. 2849, dokładnie. Dajcie znać, czy macie już. Ja już czekaj, mam. Czekaj, jakiś... Czekaj, dinner, co? Nie mam czegoś takiego. Wpisałem Kinda Hard. Ja sobie wpisałem ogólnie parkour i to była jako trzecia pozycja u mnie. No ale to tak nie znajdzie. A, no to... tytuł. Kinda, spacja, hard, no. Spacja, parkour. Autor. Dobra, i teraz powinno chyba znaleźć. Dinner razem Bone. O jest, dobra, w końcu. No to Dinner Bone 2849, dobra, klikamy na 3-4, tak? No. Mów. 3-4. Poszło. Aha, to... Znaczy, dobra. Najpierw trzeba odpalić grę, bo to tam musi się zmiana paru roku. Zmiana paru roku, tak dokładnie. No, to już trwa też. Proszę, jakieś fajniejsze auto. To będzie ma Ferrari teraz, tak mi się wydawało. Ale mogę się mylić. Jak mnie pęcherz ściśnie. No szybko zrobisz tego, Ferrari, szybko zrobisz tego parkura. Tak, coś to nie jest Ferrari. Mnie ścięło. A on nie działa. Jest takie... Na pory roku. Takie psz, tak dokładnie. No. Blow-offig jest kurde tam. A to jest w ogóle auto z funkcją szyferki takie. O, dobra, zaczynamy! Idziemy?
Tak, kolejna runda. Dzień dobry, cię liczyłem. Parkour. Rozmawiam z jakimś ziomeczkiem. Aha, to jeszcze nie. No nie, ja górą przeskoczyłem, to co? Oni już zaczęli łobuzyna. No bo ty z ziomkami gadasz zamiast grać. No bo tam chciałem się dowiedzieć tam różnych rzeczy. Ale po co się dowiadywać? Nie, nie, też to przeskoczyłem. Też to przeskoczyłem, no. O, tu jakieś drzewo jest wbite. Może ja to wskoczyłem. Dobra, cofaj. Ej, tu jest Wallride na końcu. Co? Tu nie podjadę. Nie. Dobra, nie, proszę mi odwrócić tę bestię. No i nie odwrócił mi łobuz, dobra. Po czym my jeździmy w ogóle? Mam się odwrócić, czy co? Dobra, spokojnie. I teraz co tu jest? Ej, ja... A, tu trzeba skoczyć mocniej. Nie, nie trzeba. Ej, no fizyka się zepsuła. Tu trzeba coś skoczyć, czy nie? Dobra, tu można jechać. A, okej. Tu jest jakieś drzewa, jeżdżę. Teraz w drugą nie. stronę. Nie! Dobra, teraz tędy, tak? U. Jeszcze ktoś z Instagrama. Co tu jest? A, tu trzeba się bardziej rozpędzić na tego, dobra. Czekaj, teraz mam jechać. Okej, dawaj. Mapa mi się nie doczytuje, help. Jak to tak? Bebre, pod ci mapa, daj spokój. No proszę cię, na co komu mapa? Nie wyszedłem. Dobra. Dawaj, cofaj. Bo tu muszę teraz pojechać. Tak, na pewno. Boże, masakra, nie. Jedziemy dalej, gdzie teraz mam jechać? Bo nie spadłem, na chuje! Szkoda, że nie można tutaj na przykład ten ekipowo jeździć, tak wiecie. I to koniec już? Fajnie by było, no. I to koniec już? No koniec, szybko jest, no. Łooo, przeskoczyłem. Zresztą myślałem, że będzie Kinda Hard, no. No to miało być niby takie... A to było Kinda Not Hard. Ja myślałem, że to będzie takie, wiesz, takie, że się znowu popłaczę na samym początku, jak przy tamtym. Skończony. Szybki to było. Tu, takie Kinda Fast, no. Kinda... Tak, to już zjazd, okej. Zdobyłem wpływ 200. Jaki wpływ? Chyba procentów. Chyba płyn. Ja nie lubię tego, no. Daj łapkę w dół. Dobrze, pięknie. Bo to nie było fajne, to było Kinda Hard miało być. To miało być trudne, a nie było. No nie było. A się nikt w zasadzie prawie nie popłakał, oprócz mnie. I oprócz Rage'a Pawła na początku. Ile wyszło? Nie wiem, nagrywam cały czas. Nie, 2,5 wyszło, sorry. 2,40 dokładnie. Ja też nagrywam cały czas, więc nie będę wiedział, ile wyszło. Przeglądarka wyzwań. Mhm. Tu jest w ogóle ten Shot for the Stars. If you can dream, you can do it. Like the Germillion, the stars. Up in the skies. Ej, zrób jakiś inny wyścig, taki, który ma dużo łapy w górę. Let me fly up in the skies. Najpopularniejszy dzisiaj. Top Speed Tester Test V. I'm speed. Drive the Ferrari. Jestem prędkością. A good time. You can beat it. So beat it. Co? So beat it. So beat it. So beat it, beat it. Beat it, beat it. Beat it. I'm in toilet, so beat it. Dobra, mam następny. Jaki? Wpiszcie teraz tak. Tytuł. Tytuł. The Ultimate. The Ultimate. The Ultimate Kupa? The Ultimate co? The Ultimate. The Ultimate Stunt. Stunt. Park. I autorem jest DVIR. 2718. Okej, widzę go, no. Masz, macie? No, jedziemy? Właśnie tak? Kliknąłem. No to ty kliknąłeś, to jedziemy. Dobra. Zmiana pory roku. Kurde, każdy w innej porze roku to. Wiosna, lato, jesień, zima. Wiosna, lato, jesień, zima, jest fajnie i nie umiem rymować i jest fajnie. Dobra, Kunigana mamy w wersji... Co? Nie, co tu za rymy odchodzą? Dobra, znowu jakieś dinozaury są. I o co chodzi z tymi... Albo są stunty, albo są parkury i za każdym razem są dinozaury. No bo cofamy się do czasu przed naszą erą. Wtedy robili stunty? Co ja mam na kasku? I wtedy mieli auta, wtedy mieli Kunigany, no. Co my znowu za auto mamy? Gdzie teraz trzeba jechać? Wtedy my to mamy pojechać. Jakie szybkie w ogóle, Boże. Nie, tu musimy chyba zawrócić. Ja, tu trzeba chyba zawrócić tutaj. No gdzie zawrócić? Nie. Aha! Nie, no ej, tu jest wall ride jakiś ogólnie. Nie, o co tu chodzi? Ale to gdzie mamy pojechać w semifinalnie, bo ja nie widzę w sumie już gdzie mamy pojechać. A, to chyba po prostu jest taka mapka, by się pobawić. Ale to nie jest stan, to jest taka, żeby się pobawić po prostu, no. Jakiś wall ride taki ten. Czekaj, no zobaczmy. Ja z tego zrobię, czekaj, tego wall ride'a. Tu jest wyskocznia.
A no tak losowo zrobione tak, są te mapki. Tak. Żeby takie te... Zobacz, kilka różnych trybów jakby, nie? Ale serio nie można tego odpalić w kilka osób? Nie da się właśnie, wiesz? To jest wyzwanie dla tego. Okej, czyli tu jest jakiś wall ride w ogóle. Aha, czyli tutaj się wjeżdża, którym tu się wjeżdża? Tu się wjeżdża, okej. Skocznia jest ogólnie tam. Właśnie widzę tą skocznię, spróbuję sobie to zrobić. Ja właśnie robię go teraz. Nie, spadam! Spadam! Spadłem. Ty! Kunigan. Odwróć się, draniu! No. Ui! Dobra. Hop! I lecimy. Au! Co zrobiłeś? Ej, ale wiesz, że można go robić w nieskończoność, ten stunt? Znaczy ten wall ride? Tak? Jak to? On się zabija. Jest drugi raz jadę po ścianie. Ja właśnie wypadłem. Dobra, serio? Nie, to ten wall ride, no to taki tego jest zapętlony. Loop. Okej, ale tu więcej nic nie ma, jak widzę. No nie, tu więcej nie masz nic. Tu kompletnie nic więcej nie ma, no to jest... To nie, no to wychodzimy w takim razie. Taki trochę 2 na 10 ten stół. No. Ej, pod mapę wpadłem! Co? Au, to mi pod mapę wpadło. Dobra, przerwij zawód. Nie przerywaj zawodu! Nie przerywaj zawodu, no. Ja kończę te zawody. I dam łapkę w dół. Hater. Jestem haterem dzisiaj. Bo to było jak słabe. 7000 wpływów dostałem. 7000? No. Jestem 200. Jak dostałeś 7000 wpływu? Za co? No nie wiem, no. Pojeździłem, poskakałem. Co za typ? On oszukuje w ogóle. On oszukuje, ewidentnie. Dawaj, kolejne jakieś. Okej, Ultimate Stunt Park. Ale czekaj, to nie. Nie, to tego akurat nie było. Tu jest Ultimate Maze. Find your way through the maze. Good luck. Oj. To była spoko opcja, ja bym to zrobił. Jeszcze raz? The Ultimate Maze. Find your way through the maze. Good luck. Labirynt jakiś. Mogę zaśpiewać piosenkę? Albo nie wiem, czy labirynt nie będzie taki... Czekaj, mazę. A zobacz, a Mercedes Stunt Test? Czekaj, patrzę. Mercedes ma dużo łapek. Znaczy dużo zagrań i dużo polubień. Mercedes Stunt Test. Od takiego gościa, takiego Mercedesa, dobra. Nie, it's... No właśnie it's tego. It's a boy, the peeps. Tak? Znaleźliście czy nie? No właśnie odpalam. Czekaj, Mercedes Stunt Test, tak? Tak. Potwierdź. It's a boy, coś tam. No, dobra, no, odpalamy. To 3-4, tak. No to jedziemy. Ry. Ry, tak, na ry. Pojedźmy na ry. Odkryte drogi 370-530. Trochę mi brakuje. Słucham nagród. Bo jedziemy Mercedesem AMG. 17 milionów. AMG. O, taki fajny czerwony taki mam. Jeszcze nie widzę nic. AMG Mercedes. O, teraz widzę. Jak to nie widzisz? Teraz widzę. Wow, i w ogóle jest już wallride na samym początku. Ale ma turbinkę. Ale ma turbinkę, panowie. Elegancko. A to chyba Ken Block w ogóle jest. Jedziemy. Dobra. Ja startuję właśnie. 3, 2, 1, poszedł. Proszę cię, my już wystartowali. O nie, tutaj jest w ogóle, tu trzeba uważać. Jakie uważać? Ty się nie uważa, daj spokój. Opie, normalnie, ty piasz. To auto jest wolne ogólnie. To jest wolne. Właśnie fajne, kurde, a nie jedzie 300 w... No nie, on, nie wiem czemu, ale mnie zespiło. Wygląda, nie? Po prostu. Nie no, jedzie też, kurde, to ma do setki 4 sekundy. Respi mnie cały czas. No musisz lekko przejechać. A, właśnie widzę, że trzeba bokiem bardziej przejechać, dobra. Dobra. Już jadę 200 z kier. Jadę 130. Dobra. Czekaj, gdzie tu teraz w ogóle? Co tu? Ooo! Jaki skok! Okej. Okay. Jaki skok! I teraz, a w lewo. Prawo, a nie w lewo. Nie, u mnie w lewo. Nie w prawo. Ty się nie znasz. Dobra, i teraz jadę... O, jak wysoko w ogóle. Teraz w dół skaczę. Jaki wielki zjazd! Jaki długi, wielki zjazd! Nie, to jest V8 biturbo. Tylko problem jest taki, że tutaj jest później wąska trasa jakaś, więc trzeba trochę zwolnić. Nieprawda, trzeba na pewno jechać. Na pełno mówisz? Oczywiście, ja na pewno jadę. Ja to będę uważał, bo tu jednak może być jakiś epicki zjazd. Ja teraz na drodze właśnie jestem już. Też jestem właśnie na drodze i teraz... Nie, pozostały czas. No bo tu masz... Ej, tu jest...
Ograniczenie 20. No tak, no właśnie, musisz dojechać, nie widzieliście? Nie, ja tutaj też na pół godziny zostawili. Nie, 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 tu masz mniejszy czas. Tutaj dostałem tylko 1700 punktów wpływu. Ukończone. Zwróć uwagi. Paweł. Nie dojadę. Nie dojedziesz? No nie dojadę, nie zdążyłem, bo się bawiłem. Nie zdałeś. O nie. Nie zdałeś, Paweł. Nie zdałeś egzaminu. Poprawka. Dobra. Poprawka w sierpniu. Poprawka to było spoko. To było fajnie, mi się podobało. Ja bym przygotowany po prostu, że tak jest większość tych parkurów, że jest na pół godziny po prostu i na spokojnie się bawisz, nie? A tu nie? A tak dobrze. No. Dobra, wyszukaj. Pisz tekst. Stunt. I got this fabulous car. A to jest jakiś ogólnie ten. A nie, to jest 40 sekund tylko. Myśmy robili The Ultimate Stunt Park? Robiliśmy, dobra. Już wiem, nieistotne. Teraz powiedziałeś już. Już wiem. Nie potrzebuję twojej Stunt Park RS200. Dobra, zobaczmy to. Festival Stunt Park. Hope you like it, enjoy. Jest 10 tysięcy lajków, ja prawie 11 tysięcy lajków. Stunt Park, tak? Festival, przez V. Stunt Park. Czekaj, wyszukaj. Tylko klikajcie razem, żeby nie było, że każdy później, ktoś później czeka niepotrzebnie. To od kogo? Festival Stunt Park. Szymix 145271, więc chyba Polak. Czekaj, Szymix 42JJJ. 145271? Tak. Chyba no, go. Dobra. Tak? No. No. To na ry. 3, 4. Poszło. Kurde, pierwszy raz jestem... Zobaczymy, czy Pawłowi... Nie, czy wam się szybciej załaduje, bo macie SSD-ki, hehe. Ja mam tego, ja mam chyba Forza na HDD-ku. No to nie, to mi jeszcze się nie załadowało. Dobra, załadowany proszę jestem. Bardzo, o, już załadowało. To chyba Polak stworzył na chyba to tak, chodzi. No, zobaczymy, okej, okay, znowu się zaczyna jakimś... Skokiem. Skokiem. Czemu on jest wikingiem? Ja mam wikinga, no, właśnie to jest wiking. Nie mam żadnego pojęcia, o co chodzi, dlaczego a to jest a jestem taką panią w kwiecistych spodniach. Znowu Honigan. Hop. Co oni mają z tymi Honiganami, kurde? Ej, dobra, to widzę, że to Polak stworzył. Kurde! Chyba oglądał GTA. Co to było? Jaki... Okej. Okay. Muszę się bardziej rozpędzić to ewidentnie. No, ja też trzeba się bardziej... Jakie tam cieniutkie w pewnym momencie jest. Okay, o kurde. Ej, spadłem! Co? Ej, tu jest jakieś wyzwanie już większe. No tu jest... No. Ej, jest minuta 30! Minuta 30, właśnie! Nic nie patrzycie, nic nie mówicie, a tu taki krótki czas jest! Dobra, na czas, szybko. Fast. Fast and Furious! Jedź tym gratem, szybko! O nie, spadłem! Hunigan. Cofaj. Boże, jakie się tutaj normalnie... Ale dział, o kurde. Tutaj w lewo, tak? Nie, a. Jeszcze bardziej w lewo? A, tutaj, dobra. Hunigan, dajesz. O, mnie wyrzuciło na bok! Cofaj. To teraz? Jakby tutaj, to wyszło, to było takie piękne, ale nie wyszło. Tu? Gdzie mam pojechać teraz? Tędy? W lewo, tu? Tak, jest, tutaj, dałem, w lewo. Dobra. Boże, to za szybkie auto mam! Turn right. I co teraz tutaj? I tu jest skocznia, i tu mam skoczyć. Ej, czas mi się kończy. Co? Mi też się you kończy czas. You are running out of time. You are out of time, you're... O nie! What? You're what? 7 sekund, 5, dojadę! Nothing, tak. Nothing. Nie, dojadę! Łooo, latam! Latam! Udało się, elegancko. O nie, nie dojechałem jeszcze. Czekajcie, dajcie mi dojechać! Ja chcę tam dojechać! Elegancko, proszę bardzo. 700 metrów! Zrobiła, no. O nie! Baronie. Jedź! 3, 2, 19, 16. Nie dojechałem! Dzięki! Nie no, kontynuuj, nie chcę tego robić jeszcze raz. Nie lubię. To mi się nie podobało. Tamte były lepsze. Było. Nie, tamte były lepsze. Fajne było. Tamte były lepsze, mówię ci. Polak stworzył. To jest nieistotne, zrobił to źle. Zrobił to źle, bo nie udało mi się znaleźć. Tak. To nie było na moim poziomie, więc to nie było fajne. Dobra, mam kolejne. Już? Szybki jesteś. Dawaj, nazwę. Isha, to jest Isha, przez samo H. No, Isha. Apostrof S. Ishas. Co to jest tak? Apostrof? Poczekaj, co to jest apostrof? Kreska u góry. Nie, bo kurde, no. Stunt. Pacja. Aha, Isha. Taxi. Wykrzyknik.
Poczekaj, Isza stąd. Spacja, taksi, wykrzyknik. Dobra, wystarczy, że taksi. Okej. Okay. Nie takiej porąbanej nazwy. Twórca. Wyniki wyszukiwania zero. Noodle na końcu jest. No, Rapid Mr. Noodle. Może tam po prostu Isza. O kurde. Apostrof sobie wpisz. Albo Stunt Taxi wpisz sobie. Poczekaj, Isza Taxi i co? Ishas Stunt Taxi wykrzyknik. I kto jest twórcą? Rabid Mr. Noodle. Noodle Poodle. Kurde, czemu zawsze mi nie wyszukuje, no? Ishas. Berbet! A wiesz, że samo Hanie, nie cechanie? No samo Hano. O jest, nodle, dobra. Nudle, no to idziemy. Okej, okay. 3-4. Poszło. Dawaj kolejny. A psik. Psik. Fortunę Islandę? Jawo. Ha, ha, ha. Okej, okay, patrzcie, teraz mamy taksóweczki. To są te takie stare. Angielskie, no. Angielskie, super. Co to jest za... Co to ma być? Austin. Kurczak. No. Gdzie macie kurczaka? Poczekajcie. Normalnie gościu jakiś kurczak. Boże, jak to paskudnie wygląda. Co on ma na tyłku? To na tyłku. Tak, dwie minuty, słuchajcie, dwie minuty, musimy to szybko zrobić, dwie minuty. Co to jest? Co to za auto, kurde. I co tu jest? Co to się nie dzieje? Co to ma być? Wyścig to jest chyba zwykły wyścig, taki prosty po prostu. Co to ma taksówką być? Po prostu. Chyba żartujecie sobie. Co ty za wyścig wybrałeś po prostu? Ale tyle lajków to miało. Kończmy ten wyścig. Czemu to miało lajki w ogóle? Miało 30 tysięcy lajków chyba. Ja cię kręcę. To jest dziura, którą trzeba trafić. Co? Na końcu. O nie! I tu jest problem. I tylko w tym miejscu jest problem. Tak, tylko w tym miejscu jest o nie, problem. Nie trafiłem. To znaczy trafiłem, ale się w nic zablokowałem. Ja to samo miałem. Że trafiłem od góry bardziej ją. Okej. Okay. For Dobra. Fire. I don't like it. Jak możesz tak mówić? Chłop się na stara. Rzucaj się, zjeżdżaj tam. No, dawaj. O nie, nie uda się. Dobra, w sumie jest... No bez jaj. Jest dobry czas. No cofaj to. Ja myślę, że w ogóle to wytnę, to po prostu takie... to było. Ale właśnie przez tą dziwność nie ja po prostu zostanie. To... Ja to wstawię, tylko muszę to skończyć jeszcze. Boże, ginąłem, lubię to przypadkiem. Ja wiedziałem! Teraz wiem skąd to po prostu jest, nie? Każdym przypadkiem, enter. Skąd te lajki tam są? Dawaj, już ten rzeczą, odcinek będzie bardzo krótszy, bo ciężko będzie nagrać takie 30 minut, no, czy 20 ciężko minut. Będzie. No za wysoko nie, wiedź tam! Goddammit! Nie, ja teraz już inne szukam, bo to było masakra. To było słabe akurat. Znaczy to jest słabe ogólnie. No, weźmy jakiś wyścig, kurde, jakiś taki... Wyścigowy wyścig! Żebyśmy nie, mogli się na sobotę, spychać. Na wtorek będziemy nagrywać wyścig. O nie, dawaj mi to zrobić jeszcze. Ja chcę to do końca zrobić. Nie mogę trafić tego głupiego skoku. Boże. No nie mogę tego trafić! Dawaj, cofaj to. No nie mogę wlecieć w ta dziurka. Jeszcze nie? Nie mogę trafić go. Dobra, możecie szukać? Czekaj, no. Kończę. To co mam poszukać? Czekaj, już ci mówię. No wyjdź stąd w ogóle, wyjdź. Przerwij zawody. Stunt run. Jak? The stunt run? The stunt no. Run. The stunt... Ograniczenie, czy zmieści się w 20 minut, więc no. Wydaje mi się, że to będzie ciekawsze. The stunt run. Autor AR12 Spacja Malki. Dobra, małpa. O, dobra, no. Dwa lajki. The stunt run. To jest zagranie, dwa lajki. The stunt run? Tak, very the hard. Stunt run, no. No to mam. AR12 Malki. Okej, no to cyk, jedziemy. 3-4. Sprawdźmy teraz to. Zmiana po roku, jesień, kurde, jesień. Czas leci. Ja już z brodą tu siedzę, no. Broda wrosła już mu. Najdłuższy czas w powietrzu, 5 sekund. O, co? Patrzcie, jakie fajne auto w ogóle tam jest. Jakie jeszcze nie widzę auta. To nie widzę jeszcze. Teraz widzę dopiero. Jest zmiana po roku dalej. Elegancka. Co to jest? Apollo.
No, Apollo, no. No. To jakiś skok do rury znowu jest. O nie! Fajnie. Skok do rury. Skok nie! Rurę. Nie lubię. Skoki w rurę są minut? Słabe. Pewnie, czy możesz wskoczyć w tą rurę w 20 minut? No. Nie, nie, ja wskoczyłem za pierwszym razem już. Ja nie, już nie trafiłem. Co, ta się głupio? Aha, czemu nie mogę cofnąć? Znak ostrzegawczy. Ło, co jest? Gdzieś się piłem w ogóle, pospadałem przypadkiem. No musisz pobić ten, pobić rekord i skoczyć na 509 metrów. 509 metrów? Co? No. Co jest grane tutaj, spadam? Co to ma być? Co tu się dzieje w ogóle? Co tu się dzieje? Dobra, jestem teraz tu. Jak mamy skoczyć na 500 metrów? No tu pewnie będzie jakaś taka mocna bardzo wyskocznia. Wow. Dobra. Będzie tak. Okej. Okay. Dobra, próbujemy skoczyć tę rurę znowu jeszcze ale raz. Ale dziwnie to... Co się stało w ogóle? No, wjechałem w tą rurę. Co z tą mapą w ogóle? I teraz tutaj... O Boże. Jezu, jak spadłem! O, żyję. Żyję! Nie martwcie się o mnie. Okej. Okay. A tam dalej musimy jechać. Okej, okay, dobra, idziemy dalej. O kurde, ale to będzie dzikie. Gdzie mam tu wjechać? Jest, 30. 200. 300. Masakra. 400. 3 metrów mi zabrakło. Ej, zawiesiłem się. 3 metrów mi zabrakło. No ja nie. Też się parę razy tam zawiesiłem, nie? Tam jest taki mały... W pewnym momencie jest takie coś, że... Ale nie, wiem, ale nie, ja mam... Ja mam na myśli ten skok, o nie, którym nie, ja to skie właśnie. Okay. Jaki mam tu przejechać przez tą taką tubę jakby? Normalnie, wjeżdżasz na pełnej i tyle. Aha. Rozpędzam się. Dobra. Nie, powodzenie, zabrakło mi. Ja muszę się wycofać. Ile ci zabrakło? Ja chyba 20 metrów, bo się nie rozpędziłem w sumie. Nie, to mi 3 metry zabrakło. Spadłem na drugą stronę, okej. Okay. Dobra, cofamy. Ej, cofnęło cofamy. Mnie, co? Okej, okay, jeszcze bardziej. Okej. Okay. Jeszcze jaka bardziej. Żenada? Żenadix. Dobra, ogólnie jest tutaj jeszcze 18 minut, więc spokojnie możemy tutaj zrobić tak, że się rozpędzimy. Ja czemu nie mogę dalej cofnąć, co jest? O. Jest ograniczenie jakieś tam z cofaniem, podejrzewam, wiesz? Dobra, tutaj zawrócimy. Dawaj ziomek, dawaj! Ej, no ja nie mogę teraz się cofnąć to nawet, co ja mam to zrobić? Dobra, teraz przy 290 na godzinę. Ej, zawiesiłem się! Powtórz to jeszcze raz. Uruchom ponownie, tak. Zobaczymy. Ej, w ogóle mi stanął w górę! Jednego metra mi zabrakło! Metra? O nie. Metra mi zabrakło. Bo miałem 508. Jest, zaliczyłem 514 metrów. A ja nie zaliczyłem tego jeszcze. Pięknie. No nie, no Paweł, jednego metra mi zabrakło. Najlepszy na świecie. Jaki? No, najlepszy. Jaki? Proszę, Paweł. Paweł. Dam wam batonika. Dobra. Za batonika wszystko. Może nie wszystko jednak, zmieniłem zdanie. Bo to już z wyrolu się tego pomyślałeś. Się przygotowuję, no. Z wyrol. Czy będziemy robić jeszcze jeden? A ten? Poczekaj, daj mi zaliczyć. Czekaj, jadę! Daj mi zaliczyć. Gdzie to mam teraz skoczyć ogólnie? Na końcu tej drogi? Tak, a na samym końcu tam jest taki skok. Tam masz taką wielką wyskocznię. Właśnie tam jadę, czekaj. O Jezu. To się, trzeba się mega rozpędzić, tak mi się wydaje. No ja na tą szutrową drogę wjechałem, żeby się rozpędzić. Dobra, przy 300. No nie, nie trafiłem, no. To na pewno nie wyjdzie. To jest powalnie, to. No. O, mogę jeszcze raz? Wstecz. O, dobra. Paweł, ty masz pada od Xboxa? Tak. Jak jest wstecz? W sensie, tam jest Y, co masz na Y? Nie, a u ciebie jest na PlayStation, to masz na tym, na kwadracie. A, na kwadracie. 300... Tak, kwadrat i nic się nie dzieje. Nie miałeś metrów? 500 chyba, 9. Masz pół góry po lewej. A, to się sobie cofam. Jeżeli tyle skoczyłeś, to... 508 automatycznie... miałem, no. Dawaj jeszcze raz. Dawaj jeszcze raz. Chyba. Wyjdziemy sobie stąd. Dawaj, lecimy! Na pełnej! Na pełnej! Ro!
i jeszcze w ogóle z beczką przy okazji. Ile metrów? Mało będzie chyba teraz. Mało. No teraz to już musi się udać. 409 metrów. No 480, no jak? Dobra, próbujemy stąd. No. 300 na godzinę jechałem. O, teraz skoczyłem ładnie. Teraz skoczyłem ładnie. Ile metrów? O nie, krótko będzie. 468 metrów. Ej, nie mogę cofnąć. No to. Co? Nie lubię tego. Nie lubię. Nie, I don't like it. I don't like it. Kończymy ten odcinek? Ostatni robimy jeszcze. No, dobra, jeszcze jednego dawaj. Muszę... jak tam? Poczekaj, ostatnia próba. Ja już się podałem, dawaj nazwę. Ja spokojnie jeszcze szukam, tylko teraz, zaraz ten. Przeglądarka wyzwań. No dobra, niech będzie, okej. Okay. To będzie też od Polaka chyba. Ej, tu jest w ogóle jakaś taka mapka, biggest ramp possible. Go up the ramp and launch or 522. Pięknie. O. Dobra. Dobra, to wpiszcie sobie hard skill test. Nie. Hard skill test. Ale skill test pisany razem? Nie, nie, osobno. Hard skill test. Dobra. No. Od smoko 666. Wyszukaj. To już mnie ładuje. Hard skill test w samochodzie McLaren P1. Dotrzyj do celu w czasie krótszym niż 5 minut 17 Smoko sekund. Smoko 66 mam, ogólnie. Jeszcze raz tytuł. Hard skill test. Tylko skill i test osobno. Hard skill test i co dalej? Wszystko. I od użytkownika Smoko 666. Smoko. Na sam końcu u mnie był. Nie, to u mnie nie jest na samym końcu. Ale macie czy nie macie? Ja mam. Poczekaj, nie mam jeszcze. Muszę go wpisać. Tymy ok, będzie wystarczy, powinno być. Smoko 666 razy pisane. No patrz, mi nie wychodzi, kurde. To wpisz całe Smoko 666. No bo to wpisujesz konkretnego użytkownika, musisz wpisać pełną nazwę. O jest, i teraz? Masz? Bo Jezu, Elon ma tych hard skill test, tak? Tak, McLaren. No. Niż 5, dobra. Dobra. Jazdę. Ry. Poszło. Jeszcze jeden. To jeden w końcu koniec. No. I wyjdzie nam 10 minut. 15. U mnie w tym momencie już jest pół godziny ponad. O, patrz jaka fajna ten. To jest ogólnie, patrzcie, Smoko 666 prezentuje hard skill test. Więc zaraz zobaczymy, czy to faktycznie jest hard skill test. Tak, będziemy jechali. Której godziny jechać? Prosto. Nie, teoretycznie prosto. Poniżej 5 minut 17 sekund, więc skie pewnie zrobisz to w 10. 19. Mówisz? Dawaj, na pewno. Jazda. Dobra. No fajnie, taka prosto, nie? Widzisz na mapie już, że tam coś się dzieje za chwilę, że jakieś tam niestandardowe rzeczy są wrzucone. No. Już zaczynają się ładować dziwne rzeczy. 300, o kurde. What? Hamuj! Hamuj! Okej! Okay. Dobra, nie spadłem z tej nie platformy, dobra. Muszę to zwolnić troszeczkę. A taki wallride po takiej trasie, nie? O kurde. Dobra. A ja spadłem całkowicie. O, dobra, tak to trzeba zrobić. Nie, bo tak na szybko to nie da rady. A, tu jest skok jeszcze dalej, dobra. Czy wy tam widzicie, co tam w ogóle się dalej ładuje? Nie. Boże, czy ten McLaren zna pojęcie słowa przyczepność? Nie. To właśnie, kurde... Przyspiesza za... Jakie mam tu na tym wylądować? Właśnie chyba to trzeba zrobić na raz jednak. Co? No, na raz. Dobra. Ale kurde, nie zahamujesz później. A tam później są takie malutkie te... Nie, nie koniec! Ach, kurde! Jeszcze bardziej trzeba się rozpędzić. Dobra, próbujemy jeszcze raz. Dobra, czekaj, tutaj zrobimy to inaczej. To już przeszliście ten pierwszy moment? Ten nie, pierwszy wallride, tak. Ej, wjechałem! Skoczyłeś? Tak, skoczyłem. Dobra. Wow! Ale ogień. Spadam. Ej, no ja nie mogę wyhamować po wylądowaniu. No dawaj, jedź teraz. No co jest, no? Jakieś tiry w ogóle są. No na bank się koleś wzorował GTA. Jestem przekonany o tym.
No musiał. O! Ja od razu wskoczyłem, słuchaj, na tego. Na tym, na te tiry czy coś. Bym nie wyhamował. To daleko skoczyłem. Weź się cofnij z tym. Jezus Maria, chłopie! O, wyhamowałem. Co tu się dzieje? Czekaj, dobra. To auto jest... No ja nie mogę wyhamować na tych kontenerach, co są ja zaraz też nie po mogę, tym więc skoku. Po prostu od razu wskakujesz na te kontenery. No ale właśnie, no, nie mogę zahamować, no. Okej. Okay. I spadam z nich od razu. Co tu się stało? Dobra, dobra, luzik. Ej, w 5 minut to zrobisz, to faktycznie hard jest. Nie. Wow! Tutaj no jest, ja mam 2 minuty 25 sekund i dalej nie przeszedłem pierwszego tego, także... Jak dobrze mówią, idzie. Jak to mówią widzowie, Berbert, popłacz się. No, pewnie tak. No serio, teraz nie zaskoczyłem, no. Teraz tu chyba muszę jechać. Okej. Najgorsze jest to, że nie widzisz, gdzie w ogóle masz jechać nawet teraz, nie? A, tu muszę jeszcze bardziej wyskoczyć, dobra. A, tu trzeba się rozpędzić jakoś chyba. Mógł trochę osłabić tego McLarena, bo kurde, to co się z nim dzieje, to jest masakra. No to tego strasznie, na padzie, no. Na padzie trzeba to robić koniecznie. Dobra, teraz mam myśl, że doskoczę. No! Dawaj. No nie, no przeskoczyłem, no jak wy to zrobiliście, kurde, no. Ja farto wskoczyłem tam, jeżeli chodzi o ten pierwszy. Ale ten pierwszy i są te białe kontenery, no ja cały czas z tego spadam. Jak ej, przejechałem, skakuję tam, testa. No. Widzisz? No. Okej, okay. Tu jest w ogóle rozgałęzienie, o co chodzi tutaj niby w lewo? Ja pojechałem prawo. W lewo. A prawo co tam jest? Nie wiem, nie patrzyłem. Blokada. Już widzę, że jest blokada, okej, okay, no to trzeba w lewo. I później zjeżdżasz na dół i masz normalnie ten autostradę. Okej, okay, bo się wykrzaczyłem, więc muszę się cofnąć, trzeba się bardziej rozpędzić. 300 na godzinę, jedziemy! 315, 20! Nie! Znowu spadłem, Boże, masaka, te kontenery są porwane. Nie śladów opon zostawiłem tu już. Dawaj, kurde! Nie no, ktoś mu dał za dużą moc temu McLarenowi. Jak mam skoczyć tam z tej rury na ten, żeby nie spaść na dach? Ja no, skoczyłem normalnie, za pierwszym razem. Nie no! Ja już do mety zmierzam. Teraz się udało, trzeba się trochę bardziej rozpędzić, ale nie za bardzo. I tutaj chyba zjazd jest, Boże, normalnie pierwsza wyszło mi lepiej niż Berbertowi. No ja nie mogę pierwszego tego skoku przejść. Dalej pierwszy robisz skok? Cofnij. No ja, nie, czekaj, ja po prostu wskakuję tam, na te białe kontenery i od razu spadam, no nie, bo nie mogę już... wyhamować, no. Tak? Tu jest koniec? Ja skoczyłem do tego, tak. Ja z tej pierwszej skoczki skoczyłem na ten czarny podest i dopiero później pojechałem na białe. No właśnie, ale ja nie mogę wyhamować na tym czarnym polu, bo mnie cały czas spadam. To ja wyhamowałem, akurat udało mi się. Może weź sobie mniejszy najazd ogólnie, mniejszą prędkość trochę. No jak... Topnij. Nie da się. Dawaj, nie wiem, no ja, mi się udało. No teraz padłem w poślizg, no super. Dobra, poddaję się. Okej, i teraz cyk. Super, minęło 5 minut, nic nie zrobiłem. W tym jeszcze kilometr do mety. Dobra, dajcie mi tutaj... 300 metrów. Oczywiście, że nie, bo po dobrze, co? Dobrze, 5 minut minęło, nic nie zrobiłem na tym skill teście, dobrze. A ja go skończyłem. O, dobra, w końcu wpadłem na jezdni, tak trzeba. No, zrobiłem to szybciej niż oni, zobaczcie. To było dobre. Oj, 5 minut nic nie zrobiłem, fajnie. Dobra, teraz cisnę po prostu autostradą sobie. Lubię to dwa razy nawet. Ja też to polubię, jak dojadę w ciągu 2 minut. Dojedziesz spokojnie. Tak? No, tam jest chyba 5 km, ale spokojnie powinien zrobić. Ej, to było easy. On tam mocno ciśnie ogólnie, 300 na godzinę prawie. Co nie? Skie to było easy strasznie. To było strasznie ten... strasznie fajne. Proste. Gdzie tak? Prosto. Gdzie hard skill test? No właśnie. Mega ja proste wiem. W ogóle. No. Mega proste, mega easy. No nie mogę zahamować na tym czarnym, jak wyląduję, no. No nie, ja wychodzę z tym. Rage quit. No nie mogę zahamować, no. Ześlizguję się z tego czarnego, co tam jest, no. Ja to swobodnie. Co? Okej, okay, no więc moi drodzy, daj ja tutaj... 1000 koni do McLarena, kurde, żeby wypadał i kurde, nie umiał trakcji złapać. Już mój Mustang ma większą trakcję, kurde. Mimo tego, że nie powinien mieć jej w ogóle. Masakra. Ej, nie, minuta mi została, muszę się pośpieszyć. Nie zdążysz? Nie zdąży. Nie zdąży! Dobra. Nic, pojedziemy chyba na skróty. Ja właśnie szukam jakiegoś auta fajnego. Bugatti nie Veyron Supersport. Czekaj, tutaj. Tu tyle drzew jest. Kto to widział tyle drzew sadzić tutaj w takim miejscu?
Kto widział, żeby tyle drzew w lesie no, było? No, to jest las. Po co w ogóle tam drzewa w lesie? Dajcie no. spokój. Ja się no, słuchaj, z tego auta. Chcesz schować drzewo, gdzie idziesz? Do lasu, no. No tak, i wszyscy chowają drzewa w lesie. Nie, do rzeźni. Dobra, co? Zostało mi 30 sekund. Nie zdążysz. Ale do mam tylko 100 metrów. Nie zdążysz. Więc dojechałem! Tak jest. Berber, jak ci idzie? Ja już przerwałem z zawody. Jeżdżę sobie po mieście. Dobra, Berber się poddał. Drodzy, tak, Berber cię popłakał, Skie się ucieszył. Wygrałem! I popłakałeś się tam, czy nie na odcinku? Nie, czemu? Wygrałem to wszystko. Okay. Byłem pierwszy za czas. O, pies tam nie czeka. To widzicie, nie wyszło niestety. No cóż. Berber cię popłakał, widzicie. Więc tym sobie się kończymy. Dzięki za uwagę. Trzymajcie się, hej! Na razie, siema, hej! Na razie.